Dawno, dawno temu, w pewnym królestwie, oczywiście za wieloma górami i lasami, był pewien słynny architekt i budowniczy. Był znany w całym królestwie. Poważany i szanowany przez wszystkich ludzi, od najbiedniejszych po najbogatszych. Budował wielkie domy, wielkie instytucje państwowe i zwykłe małe domki dla zwykłych ludzi. Wszędzie był genialny w swoich pomysłach, w swoich rozwiązaniach i w swojej umiejętności budowania. Po wielu, wielu latach pracy w tym królestwie, król poprosił go o wyjątkowe dzieło. Poprosił go, żeby wybudował mu wielki pałac, który będzie takim zwieńczeniem jego architektonicznego geniuszu. Taki pałac, który zostanie na zawsze jako znak, że taki człowiek, taki architekt, taki budowniczy kiedyś był w ich królestwie. Król przydzielił mu nieskończony budżet, ile tylko chcesz, ile napiszesz, tyle dostaniesz. Dał mu robotników, dał mu czas, ile potrzebuje i powiedział, nie ograniczaj się w niczym. Budowniczy na początku niezwykle się ucieszył. Zaprojektował niesamowity pałac, naprawdę niesamowity. Policzył wszystkie materiały, wszystkie koszty, robociznę, robotników, wszystkie rzeczy. Rzeczywiście suma wyszła ogromna. Bał się trochę, że jak powie królowi o takiej sumie, to ten zmieni zdanie. Jednak jak się okazało, król powiedział, tak jak obiecałem, ile potrzebujesz, tyle dostaniesz. Niestety w architekcie obudziła się wtedy chciwość. Nie był taki przez całe życie, ale w tamtym momencie coś w niego wstąpiło. Pomyślał, może w takim razie wybuduję za trochę mniejsze materiały, trochę takie gorszej jakości. Może wezmę robotników, którzy mniej oczekują i całą tę różnicę między tym ogromnym budżetem, który dostanę, a rzeczywistymi kosztami będę miał dla mnie. W końcu będzie to jakaś nagroda za tyle lat mojej pracy. Jak pomyślał, tak zrobił. Rzeczywiście wybudował ogromny pałac, ale tylko on wiedział, że ten pałac nie jest zbyt dobrej jakości, że tam się może za kilka lat wszystko posypać i wszystko popsuć, ale pomyślał, pewnie ja tego nie doświadczę. Zaproszono na inaugurację otwarcia tego pałacu całe królestwo. Ludzie się zjechali, była wielka uczta, architekt siedział na centralnym miejscu i w pewnym momencie król wyszedł, żeby podziękować za wybudowanie tego niezwykłego pałacu. Architekt pokornie powiedział, że zrobił tylko to, co do niego należało i że nie ma mu za co dziękować. Wtedy król powiedział, w ramach wdzięczności za twoją pracę przez tyle lat dla naszego królestwa, ten dom chciałbym ofiarować tobie. Czy o rzeczy i sprawy innych troszczysz się zawsze tak, jakby to były twoje? Czy jak ci na czymś zależy, to tak samo zależy ci na sprawach innych? Może się okazać, że zamieszkasz w takim pałacu, który sam sobie wybudujesz i będzie klops.